Wikia. Wiki, co robisz? Kupuję prezent dla mamy, bo jutro będzie miała urodziny. Aha, dla mamy prezent pakujesz? Tak. Ale akcja zorganizowana. Pomoże, utniesz mi? Proszę. Utnę ci. Tutaj o, tak spartańskie warunki. Tak, to jest Klingom. Dajemy radę, nie? Tu? Tak, tak. W samochodzie pakujemy, że w domu, żeby nie pakować, żeby mama nie zobaczyła. Bo mama lubi takie zagadki w ogóle. Zagadki. Zimno na dworze, to pakują w samochodzie, nie? Ej! Dasz radę. To się jest popić mało. Tam już dwa gotowe. No, które ja z tatą pakowaliśmy. Nie, teraz trzeci. Dziecko się starało. Jak mama obejrzy, będzie oglądać, to ja łapka pakuję w górę. Ale ty to nagrywasz na TikToka i ja ten. No ja też bardziej nagrywam na TikToka. Dobra, powiesz, co tam pakujesz za prezent? Tak. Opowiem wszystko. Chciałam to też powiedzieć. No to powiedz. Nie wiem, po co w ogóle tata kupił dwa papiery. No dwa kupiłem, bo myślałem, że jeden zabraknie. Powiedz, bo ten. Tak. Bo będziemy publikować po urodzinach. Moja mama najbardziej lubi puzzle i najbardziej lubi układać puzzle i czytać książki. Tak. Kupiliśmy z tatą Thompson puzzle. Oczywiście ja nosiłam przez cały sklep. Puzzle tej co roku kupujemy. Mm-hmm. No ale lubi to. Czy trzymasz co? Co to tak na szybko? Czy trzymam to? Okej. Okay. Trzymam. Okej. Okay. I tak, kupiliśmy puzzle. Lubi czytać dlatego. Dlatego. Kupiliśmy te. Nie wyszło. Nie, no super ci wyszło. Co to jest za długa kukarka? No dobrze może być. Ale ładnie. No. To jest czekolada. Tam jest jeszcze puzzle i jeszcze książkę kupiliśmy, a mój tata naprawdę ma talent pakować. Możecie sami zobaczyć. Jeden prezent pierwszy. Oj, tam talent od razu, no. Bez przesady. Ty ładnie zapakowałaś. Z pomocą. Nie, w sumie wszystko same robiłam, tylko mój tata mi przetrzymał palcem. No, prawda? No. I kupił czekoladę za własne pieniądze. Ojoj. No dobra, to jeszcze lecimy jakieś kwiaty kupić. A właśnie były takie róże kolorowe, takie fajne. No to jeszcze lecimy jakieś kwiatki kupić i idziemy i przetrzymujemy prezenty i czekam do jutra. Albo dzisiaj tam. Jak z kwiatkami, to może dzisiaj, nie? Jutro ma urodziny, za parę godzin, 12 w nocy. No to możemy dzisiaj taki prezent ten, bo ja miałam urodziny tam we wrześniu, któregoś tam, nie powiem. I jakoś świętowaliśmy w sobotę, bo ja miałam w poniedziałek. No, zawsze na weekend się prezenty. Fajnie było, nie? No. I byli moje ulubione koleżanki. A teraz Wiktoria będzie miała misję z Warburgiem. Tak zdradzimy pokrótce. Czyli? No, z elektryką. Przyszły nowe gniazda bezpieczników. Podejmiesz się wyzwania? Ale nie teraz. No teraz nie. Jak będzie minus 2, a nie minus 12. To powiem tylko to, że tata mi się zapytał, zgadnij, co to za część. Ja mówię, no, bezpieczniki pewnie. A on mówi, skąd wiedziałaś? Przeczytałaś na paragonie? Ja tylko przeczytałam cenę i ja nie patrzyłam, co to tak kupił. I ja od razu zgadłam, a nawet nie wiedziałam, co to jest. Tylko tak domyślałam się, bo takie bezpieczniki, takie mini-mini są. Tak jest, będziemy z rurkowych, niestykających, denerwujących, będziemy zmieniać na zwykłe. Tam kiedyś tata mi woził takie pudełeczko, takie mini pudełeczko
z takimi mini bezpiecznikami, które już tam były wypalone bezpieczniki i nowym sienkiem. Ty to, Wiktoria, umiesz opowiadać. Ze szczegółami. Dobra, to przybij piątkę i lecimy. A z kim? Z widzami. Okej. Tylko jak? Poczekajcie. Szybko. Siup.